Panie kapitanie, pan gra, bo pan... No. Może spróbuję obronę braci Karo i Kan. Ach, przedruch zrobiłem, jaki udany. Udany przedruch. Zasłaniam się i hetmanem odbijam. No i chcę zroszować. Chcę i roszuję. Trudno. Ostatnio podstawiłem tu piona. O, na Maciusia, bez skrupułów. Skoczkiem mogłem z dołu bronić jeszcze, ale... Atak mniejszościowy. Hetman H5 niegroźne póki co. Oho, tak to się nie będziemy bawić. A dokąd ten koniś pójdzie po H6? Ubronię się przed matem, potem będę wygrywał.
i hetman F6 na wymiankę. Skoczek D3 nie można, bo zbije. I na wymiankę. Bez hetmanów nie będzie mata. A po wymianie hetmanów będzie wisiał pionek. Skoczki mata mi nie dadzą. Tu na E5 chcę zbić. Skoczka chcę przerzucić na C4, nie wiem, którędy. Obroniłem. Na E5 zbiję. Teraz to mogę zbić wieżę. Trzeba odbić pionem. Teraz mogę zbić wieżę, bo wieża nie wpada. Na siódemkę nie wpada, wisi pion. Wisi wieża, wisi pion. To był dobry pion do wzięcia. Mam szansę wygrać. Oj, znowu na czas wygrałem. Dziękuję, panie kapitanie.